Witajcie. Chciałem się odnieść do kilku komentarzy w moich poprzednich filmach, ale powiem tak. Jeśli chodzi o miastowych, że się tak wyrażę kolokwialnie, słuchajcie, no to tak, miastowi rzeczywiście nie mają takiej możliwości jak my rolnicy mieszkający na wsiach, ludzie i tak dalej. I co w takim przypadku mieliby zrobić? Bo oczywiście temat był czysto hipotetyczny, więc nie możemy go brać jako taki gotowiec, ale coś raczej do przemyślenia, żeby szukać możliwości wyjścia z tego. Jak na razie, no nie jest to impas, nie chcę powiedzieć impas, bo na razie to stoimy na przegranej pozycji. Ale dopóki walczymy, to jak powiedział Augustyn z Hipony, jesteśmy zwycięzcami i tego trzeba się trzymać. Więc co mogliby tacy miastowi zrobić w tym momencie? A no przede wszystkim to, żeby sobie pojechać na wieś. Przecież nie tak daleko w sumie jest z tego miasta do wsi, bo wystarczy wyjechać parę kilometrów i mamy wioski. Może troszeczkę dalej, może poszukać po internecie, może poszukać po znajomych i wtedy moglibyśmy na przykład zastanowić się, w jaki sposób się czym wymienić. Pamiętajcie, że jeśli, tak mi teraz to do głowy na szybko przychodzi, żeby nie brać tego jako jakiegoś pewnika, tylko propozycję, bo szukamy przecież wyjścia z tej sytuacji. I odnosząc się do tego towaru, handlu takiego wymiennego, żeby całkowicie pokazać tym, którzy myślą, że mają nad nami jakąkolwiek władzę i mogą z nami robić co chcą, żeby pokazać im, że jednak nie. I tak jak powiedziałem wcześniej, że wymienić na przykład, nie wiem, kurę za ziemniaki, czy jakieś tam powiedzmy mąkę za kurę, obojętnie, ale wiecie, o co mi chodzi. To co mógłby taki miastowy zrobić? Otóż, no przecież rolnicy też potrzebują inne rzeczy, prawda? No nie wiem, potrzebują paliwo, potrzebują, nie wiem, kurtkę, buty, cokolwiek. I w tym momencie ten miastowy jest sobie gdzieś tam, pyta się, czy oto taki rolnik chce, nie wiem, ziemniaki, powiedzmy, ten od rolnika chce ziemniaki, a tamten chce, na przykład potrzebuje kurtkę, podaje, panie, znajdzie sobie w internecie, wyślę linka, cokolwiek, słuchajcie, naprawdę możliwości jest cała masa. I taki delikwent patrzy, aha, kupuję mu kurtkę na przykład za, nie wiem, 300 zł, 500 zł, obojętnie, to nie jest istotne, to jest tylko, pamiętajcie, zarys, wzór, że można coś zrobić. Wybrał sobie tą kurtkę i tak dalej, ten mu kupuje, bierze tą kurtkę, dostaje za 300 zł, jedzie sobie na tą wieś, masz tu swoją kurtkę, teraz daj mi ten towar za te 300 zł, o co mi chodziło i wszyscy są szczęśliwi. Jest naprawdę masa możliwości. Tak, ktoś by powiedział, że cofamy się do średniowiecza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale słuchajcie, a co mamy zrobić? Przecież oni właśnie robią wszystko po to, żeby nam utrudnić życie. Żeby było tak właśnie, jak odniosłem się do tych rybaków. Nie łowić, sprzedać kutry. Masz tu 5 zł, kup sobie wiertarkę, będziesz wiertaczem dziur w ścianach i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj przemysłu rybackiego nie mamy. A przecież była to potężna gałąź polskiego przemysłu. To samo chcą zrobić z rolnikami. I w tym momencie co? Krowa produkuje CO2. Ja już o tych ilościach mówiłem, to widzę, że jesteście, co mi się bardzo podoba, coraz bardziej świadomi tego, że my właściwie w składzie naszego powietrza mamy śladowe ilości CO2 i obniżenie go grozi naprawdę katastrofą ekologiczną w postaci wyginięcia roślin. Natomiast oni bazują na tym, że nikt tego nie wie. Oni nawet, słuchajcie, sami nie wiedzą, jaki jest skład powietrza i ile tego rzeczywiście dwutlenku jest w tym powietrzu, bo takie filmiki na przykład są na internecie, można to sprawdzić, gdzie któryś z kongresmenów pyta amerykańską jakąś komisję czy kongresmenów, czy oni wiedzą, jaki jest skład powietrza, to oni nie mają pojęcia. I to nie tylko oni, ale wszyscy, powiedzmy, tu jest jakaś tam propaganda, ktoś za to płaci dużą kasę, a te, nie wiem po prostu jak ich nawet nazwać, kłapią tym jęzorem na lewo i prawo i tylko mówią tak, tak, mamy klimat starszy, albo jakiś oszołom na internecie, nie wiem kto, powiedział, że ziemia nam się pali. No słuchajcie, no rozejrzyjmy się. No w którym miejscu? Czy tu coś rzeczywiście się dzieje?
O, chłop na rowerze, poczekaj, wam pokażę. O, tam gdzieś daleko chłop na rowerze jest. No, no i widzicie? No jest katastrofa straszna. Wiecie, ile on produkuje dwutlenku węgla? No przecież wszyscy zginiemy. Słuchajcie, nie można się dać zwariować, bo to jest po prostu jedna wielka paranoja i jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. Zawsze tak jest. Także pilnujmy tego. Możliwości naprawdę mamy mnóstwo. Nie dajmy się ani zastraszyć, ani nic. Pamiętajcie, że oni bazują na tym strachu. Wymyślają sobie jakieś tam ptasie grypy, jakieś pomory świńskie i tak dalej, że wszystko po prostu o to zniszczy się. Choroba nie jest groźna dla ludzi, słuchajcie, ale wiecie, no. I zaczyna się po prostu wyniszczanie ferm takich, tych drobiu, prawda, wyniszczanie hodowli bydła, trzody chlewnej i tak dalej, po co to? Żeby właśnie pokazać, że my tutaj nic nie możemy, a z kolei oligarchowie, no mogą wszystko, oni postawią kurczaka na kurczaku, zwierzę nie ma jak chodzić, oddychać i tak dalej, ale tam jest bezpiecznie, tam jest wszystko zdrowe, a to, które łazi tu o podwórku, dziobie robaka i tak dalej, to nie wolno, bo to będzie zaraz chore. Słuchajcie, doszliśmy do absurdu i nie wolno absolutnie się nam na to zgadzać. Bardzo dobrze robimy, strajkujemy. Ja się dowiem, czy tu jest jakiś gdzieś w pobliżu strajk, na pewno się na nim pojawię. Też wam powiem, pokażę, po prostu może mi się uda z którymś z rolników porozmawiać, żeby tylko pogoda była, a nie tak jak ostatnio, wszystko było pochowane po ciągnikach i nie było jak właściwie z kim porozmawiać i się dowiedzieć czegoś szerzej, czegoś więcej. Ale postaram się wam zrobić taką relację, żebyście zobaczyli. Znakomita akcja, słuchajcie, że rzeczywiście, że to jest oddolna nasza wspólna akcja, że się nie dajemy absolutnie manipulować tym stałym gębom telewizyjnym. Strajki rolnicze, tu koło takie, tu związek taki, tu jeszcze coś innego i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko po prostu wychodzi na to, że my strajkujemy, my walczymy, a tamci sobie po prostu herbatka, kawka, czy tam jeszcze co innego. Bo co? No bo się poukładamy, media nie widzą, świadków nie ma. Tak jak powiedział jeden z rolników na którymś z filmów, że delegowanych było 17 negocjatorów, weszło tylko 4 na spotkanie. No i oczywiście kto? No same znane gęby od 20-30 lat, które tam są ze wszystkimi poukładane. Rząd jest naprawdę nieistotny. Istotne jest to, że oni są poukładani między sobą i tego się trzymają. I to jest na zasadzie cześć, 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 dzisiaj ten rządzi, jutro tamten. Nieistotne, my tu musimy swoich interesów pilnować. Podobnie właśnie jak mamy przykład jednej z partii, która obojętnie kto rządzi, zawsze jest w jakiejś tam koalicji i próbuje wygrywać i kto wie, może i wygrywa wybory samorządowe, jak to miało ostatnio miejsce 5 lat temu. Także po prostu uważajmy na to, pilnujmy siebie nawzajem, żeby nie było sytuacji, w której zacznie się liczyć interes poszczególnej osoby, tylko ważne jest, żeby na tym skorzystali rolnicy, żebyśmy na tym skorzystali i nie dali się w żaden sposób absolutnie podzielić. To jest ważne. Dopóki jesteśmy razem, jesteśmy silni. I tego musimy się trzymać. Pamiętajcie, każdy rozłam, każdy wyłom w tej jedności będzie powodował sytuację, w której będziemy coraz słabsi. Tak, oczywiście tam jeden, dwóch czy pięciu po prostu zarobi na tym, świetnie się ustawi, ale jako cała grupa po prostu zmarniejemy, zginiemy. Im o to chodzi. Tak jak powiedziałem, dziel i rządź. I dopóki oni będą nas dzielić, tak długo będą rządzić. A my musimy to zrobić odwrotnie. I przypominam jeszcze raz, to nie my do Warszawy, a Warszawa ma do nas przyjechać. Przeprosić i zastanowić się, w jaki sposób nam pomóc realnie i dlaczego jesteśmy niezadowoleni. I nie ma czegoś takiego, że słuchajcie, my tego nie możemy podpisać, no bo chwileczkę, nas jest tysiące, dziesiątki tysięcy. I jeżeli nam, jako ogromnej grupie społecznej, zawodowej grupie, coś się nie podoba, to znaczy, że coś z tym trzeba zrobić. I trzeba to w jakikolwiek sposób naprawić, byle szybko. A ci, którzy tam prezentują pojedyncze jakieś grupy, czy nawet nie grupy, ale pojedyncze interesy, słuchajcie, no to o co chodzi? O kasę.
Więc trzeba po prostu powiedzieć krótko, ale tamci ludzie muszą się do nas dostosować, bo my to jesteśmy producentami i to od nas zależy, co będzie w danym momencie produkowane, sprzedawane i dostępne. Także powinniście być za to wdzięczni. I na tym to polega. To co nie jeden z nas mówi, że prowadzimy gospodarstwa rodzinne i one są od pokoleń. I zgadza się, i tak jest. I to jest właśnie naszą siłą. Dlatego tak trzeba pilnować, żebyśmy rośli w siłę, a nie się osłabiali. Jedność, jedność, jeszcze raz jedność. To jest to, co nas utrzyma i to jest to, dzięki czemu możemy wygrać. Także tyle. Pamiętajcie. Zobaczymy, jak mi się uda dotrzeć na jakieś strajki, to na pewno na nich się pojawię. Pokażę Wam co i jak. Jeśli macie jakieś pytania, słuchajcie, ja też zauważyłem, że rozgorzała bardzo ciekawa dyskusja w tym filmie, który tam pokazałem ze strajku. Odezwało się bardzo dużo ludzi, osób. Także zapraszam do dyskusji. Jeśli macie jakieś pomysły, jeśli macie jakieś uwagi i tak dalej, piszcie. Piszcie w komentarzach, zobaczymy. Dlatego, że tu nie chodzi o to, że ja będę to czytał, czy nie będę to czytał. Oczywiście, że czytam, bo jestem zainteresowany, jakie jest Wasze zdanie. Ale chodzi o to, żebyście Wy między sobą się porozumieli i Wy między sobą również doszli do jakichś wniosków, jakichś wspólnych, nie wiem, planów, pomysłów, sugestii, czegokolwiek, żeby to wszystko jakoś ubrać, żeby to było spójne. Słuchajcie, to co ja Wam powiedziałem teraz na przykład może się komuś wydać śmieszne, że wydaje, że wracamy do średniowiecza, ale to jest właśnie to, że jeżeli nam przy okazji zabiorą gotówkę, zabiorą nam możliwość uprawy ziemi naszej, przecież słuchajcie, to jest święte prawo własności. Oczywiście my nie możemy, w tej chwili są takie warunki, że nie możemy tam powiedzmy czegoś siać, bo jest na przykład dana roślina zabroniona, albo też możemy, ale musimy mieć zezwolenia i tak dalej, bo to są rzeczy, to są prawne i na razie nie będziemy o tym wspominali, bo to nie o to chodzi. Ale są to rzeczywiście prawne aspekty i ich trzeba na razie, dopóki się nie zmienią, trzeba je szanować. Ale ogólnie to jest nasza ziemia i my możemy sobie posiać trawę, możemy sobie posiać koniczynę, możemy sobie wysiać kukurydzę czy wszelkiej maści zboża i nikomu nic do tego. Dlaczego? Bo to jest nasza ziemia i my w ten sposób o nią dbamy i ona po prostu żyje dzięki nam. Dlatego to jest takie ważne. Nie może być sytuacji, w której powiedzą nam nie siej. Tak nie może być. Tak nie może być absolutnie. Trzeba siać, trzeba sadzić, bo to jest to, co jest esencją tego wszystkiego. Nasza praca, praca naszych rodzin, bliskich, znajomych. I to trzeba szanować, to jest bardzo ważna praca. Jesteśmy ostatnią grupą zawodową. Tak liczną, tak ogromną, która może mieć wpływ na cokolwiek. Blokujemy granice, blokujemy tory kolejowe i jeszcze raz zablokujmy zakłady przemysłowe, przetwórstwa rolno-spożywczego. Zwłaszcza te ogromne. Tam dzieje się zło i to trzeba z tym skończyć. Wszędzie, jeśli macie wątpliwości, wołać policję, wołać prokuratorów. Oglądałem filmiki, relacje różne po prostu, gdzie to wszystko jest pięknie manipulowane. Wjeżdża zboże przemysłowe, przejeżdża granicę, papiery są przygotowane na spożywcze, jedzie przez kraj, potem za chwilę dojeżdża do miejsca skupu. Znowu jest przemysłowe, bo o co chodzi? O podatki chodzi, czy jakieś inne tam po prostu tutaj, ja nie wiem, ale takiej sytuacji nie może być. Nie może być absolutnie, więc oni muszą z tym zostać i nie mogą po prostu tego rozładować i tego trzeba się pilnować, żeby oni nie mogli tego rozładować. Nie rozładują, nie sprzedadzą, a jak nie sprzedadzą, to w końcu te zakłady będą musiały się do nas uśmiechnąć, a jak nie, to przestaną istnieć, a jak przestaną istnieć, to będzie dla nas miejsce, żebyśmy to zrobili. Proste. I oni to dobrze wiedzą. Będą musieli negocjować. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.